Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Ewangelia Jana 18, rozdział 33 do 35 wersetu. Widzimy tutaj, że Piłat, chcąc rozmawiać z arcykapłanami, musiał wyjść na zewnątrz z pretorium. Ponieważ Żydzi nie weszli do środka, aby się nie zanieczyścić. Tam, na zewnątrz, Piłat mógł teraz zapoznać się z oskarżeniem ze strony Żydów. Pan Jezus Chrystus czyni siebie królem. Oskarżenie to było wymierzone w Chrystusa, bo tylko ten, kogo wyznaczali Rzymianie, mógł zostać, w cudzysłowie, królem żydowskim. Wszyscy inni byli postrzegani jako buntownicy przeciwko władzy Rzymu. Dlatego Piłat wszedł z powrotem do środka pretorium, aby usłyszeć, jak Jezus Chrystus, Pan, zareaguje na to oskarżenie. Pan Jezus Chrystus odpowiedział jednakże Piłatowi pytaniem na pytanie: czy mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Gdyby namiestnik faktycznie z własnego przekonania wyraził swoje niezadowolenie wobec zasłyszanego od Żydów tytułu królewskiego Pana Jezusa Chrystusa, to w tym momencie Jezus mógłby Piłatowi dać zapewnienie, że nie czynił sam siebie królem. To tłum ludzi, motłoch, chciał wcześniej uczynić go królem, gdy doświadczył ten lud cudu nakarmienia, ale Pan Jezus Chrystus nie przyjął tej możliwości w tamtym czasie i odszedł, co czytamy w Ewangelii Jana 6, rozdział 15, werset. Lud nie był bowiem skłonny do pokuty i uznania się przed Bogiem za grzeszników i nawrócenia. Prawdziwa twarz, zwłaszcza przywódców ludu, została wyraźnie odkryta. Nie chcieli oni przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Mesjasza. Dlatego było to bezcelowe dla Pana Jezusa Chrystusa, aby się bronić w zaistniałej sytuacji. Oczywiście Piłat nie był specjalnie zainteresowany prawami i zwyczajami Żydów, a już na pewno nie zamierzał należeć do tego ludu. Ale czy Piłat zdawał sobie sprawę z tego, kto stał przed nim?